wróćmy na chwilę do ubiegłego roku. W lipcu zmieniono status Miejskiego Ośrodka Kultury, który umożliwia przejęcie zadań z zakresu sportu tej jednostce. W grudniu pojawił się projekt uchwały Rady Miejskiej w Pelplinie w sprawie likwidacji PCS-u. Maj 2020, mamy nowego dyrektora. Czy to oznacza, że są nowe perspektywy? Ja przyszedłem tutaj do pracy. Nie chciałbym się wdawać w dyskusję o historii. Ja przyszedłem tutaj do pracy, żeby swoją pracą zasłużyć na to, żeby PCS trwał i pracował dla społeczności lokalnej. I miejmy nadzieję, że naszą wspólną pracą, mojego i mojego zespołu, zasłużymy na to, żeby temat likwidacji PCS-u został przysłowiowo, to modne słowo ostatnio, zaorany. W dobie pandemii koronawirusa na pewno tych imprez jest mniej. Możliwość pozyskania takich środków zewnętrznych też jest w pewnym sensie ograniczona. Powoli, tak jak pan dyrektor mówi, zaczynamy tutaj zluzowywać te wszystkie ograniczenia i powoli może ten sport się odbywać, mogą odbywać się wydarzenia. Jakie są plany PCS-u, jeżeli chodzi właśnie o takie środki zewnętrzne w tym roku, w przyszłym? Jeżeli chodzi o środki zewnętrzne, zawsze były pozyskiwane na imprezy PCS-u i dalej będziemy o te pieniądze zabiegać z innych źródeł, nie tylko z kasy miasta i gminy Pelplin. Jeżeli chodzi o obecną sytuację, tak, do dobę pandemii. Wiemy, że firmom jest ciężko. Na pewno nie będziemy zabiegali o tak wysokie środki, tak, jeżeli chodzi o firmy. Postaramy się zdobywać środki ze wszystkich możliwych źródeł. Możemy wspierać takie działania jak BBL, na przykład z lokalnych organizacji, aż do finansowania, które oferuje nam Ministerstwo Sportu. Także tutaj z naszej strony będziemy robić wszystko, żeby te środki pozyskiwać, żeby jak najwięcej tej działalności sportowej i rekreacyjnej było w Pelplinie. Na terenie gminy funkcjonuje wiele klubów sportowych. Jedne odnoszą większe sukcesy, drugie nieco mniejsze, inne zaś nie odnoszą żadnych spektakularnych sukcesów. Jednak tak czy siak, no, jednoczą społeczeństwo. Jak będzie wyglądała współpraca między PCS-em a tymi wszystkimi klubami? To, że nie odnoszą sukcesów, to nie znaczy, że nie trzeba im pomagać. Będziemy pomagać wszystkim klubom w ramach naszych czasami nawet skromnych możliwości, ale będziemy pomagać, będziemy udostępniać obiekty. Wszystkie nasze obiekty są użyczane na zasadzie umów z Urzędem Gminy bezpłatnie wszystkim klubom, co niekoniecznie jest normą w innych miastach, więc kluby, mi się wydaje, że mają całkiem komfortową sytuację do tego, żeby trenować, żeby jak najmniej środków włożyć na swoją działalność. Myślę, że tutaj gmina bardzo pomaga, jeżeli chodzi o działalność klubów. Na naszych obiektach trenują wszystkie kluby, od młodych koszykarzy, którzy czasami wchodzą na Orlik, jeżeli chodzi o ten czas pandemii, po piłkarzy, po zapaśników, którzy korzystają z hali na Starogardzkiej, więc ta pomoc jest ciągła. Jeżeli stworzy się, w poprzednich pytaniach mówiliśmy o lekkoatletach, jeżeli stworzy się i powstanie klub lekkoatletyczny w Pelplinie, oczywiście będziemy i im pomagać i im udostępniać swoje obiekty. W tym roku też nie odbędą się Dni Pelplina, zmieniono formułę przeprowadzenia Dni Pelplina, ale o tym my nie będziemy rozmawiali. Skupmy się na tym, co w ramach Dni Pelplina miało się odbyć, czyli bieg papieski. W tym roku wirtualny bieg papieski. Jakby mógł pan dyrektor opowiedzieć, co, jak, dlaczego? Tak jak Dni Pelplina przeniosły się do internetu, tak my stworzyliśmy bieg wirtualny. Utworzyliśmy odcinek, który można albo przebiec, albo przejść na zasadzie Nordic Walking. Wyznaczyliśmy trasę, która przebiega od Ronda Chopina aż do Górki Papieskiej. To swoje przejście bądź przebiegnięcie tej trasy trzeba zarejestrować na aplikacji Strava na komórce i wysłać do nas maila z potwierdzeniem przebycia tej trasy. Tak czy owak, tak? Czyli albo biegnąc, albo marszem Nordic Walking. Ja miałem dzisiaj przyjemność przejść ten odcinek razem z fantastycznymi dziewczynami z Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Była super pogoda, była wspaniała atmosfera i cóż, no, polecamy przejść bądź przebiec ten odcinek. Można do
14 czerwca. Zapraszamy do tej aktywności. Ta aktywność zostanie nagrodzona przez nas, przez PCS, kominem w barwach PCS-u i z logiem PCS-u. Także zapraszamy. Ten komin w erze pandemii też się przyda. Można zakryć usta i nos i chodzić bez maseczki, ale w kominie z logiem PCS. Czy możemy spodziewać się jakichś jeszcze innych imprez sportowych w tym roku? W tym roku, jeżeli dojdą do skutku, bo nie chciałbym tutaj obiecywać gruszek na wierzbie, być może dojdzie do skutku cyklo, czyli ogólnopolski wyścig kolarski. To będzie w terminie sierpniowym. A jak corocznie, bieg cysterski we wrześniu, z tym, że no też zobaczymy, bo nasza impreza jest imprezą towarzyszącą jarmarkowi i zobaczymy, czy jarmark się odbędzie. Tutaj mamy takie znaki zapytania i jeżeli chodzi o cyklo, i jeżeli chodzi o bieg cysterski. Niemniej jednak treningi trwają, klubowe, wszystkich klubów. Kluby są aktywne, także zapraszamy do wszelkiej aktywności i dzieci, i dorosłych. No i mamy nasz projekt, który zainicjowaliśmy, czyli Biegam, bo lubię. Mamy w pelplińskim klubie brązową medalistkę Mistrzostw Świata w zapasach, Magdę Głodek. Co taki sukces oznacza dla PCS-u? Dla PCS-u oznacza to, że musimy zadbać o to, żeby pani Magda miała jak najlepsze warunki do treningu. Czyli wracając znowu do poprzedniego pytania, jednego z poprzednich pytań, musimy zagwarantować godne warunki i wracamy cały czas do sprawy remontu hali na Starogardzkiej. Tu będę to podkreślał, że to będzie mój priorytet, żeby doszło do tego remontu generalnego sali. A jeżeli chodzi o same sukcesy pani Magdy, to bardzo gratuluję. Każdy sukces naszego sportowca z Pelplina bardzo cieszy i oby tych sukcesów naszych teamów, naszych zespołów i poszczególnych zawodników z Pelplina było jak najwięcej.